I witam was wszystkich. Ja wam opowiem, skąd u mnie wzięła się ciekawość, jak żyły i jak mówiły nasze ojce i nasi dziadkowie. Ludzie gadają, że z wiekiem człowiek nie bocy, co wczoraj i jedna wieczerze, a bocy, co było 50 lat temu. Już ci godą wam, że to święto prawda. Ja się przekonałam na własnej skórze, jak to gadają. Jeszcze trochę, jeszcze parę lat i sami w to uwierzyta. Jak ino moje dzieci poszły z domu na swoje, wnuczki porosły, ja posłam na emeryturę. No, w latach ty się posunęłam, chociaż ja tego wcale nie czuję. No to co było robić? No, niby mam chłopa w domu, ale po 50 latach to on już nawet słuchać nie chce, co ja do niego godam. W ten czas zaczynam se przypominać, jak to w kiesi było pięknie, jak zem była młodo. Myślę se, babo, nie ma co labidzić, a weź ze się i zrób coś ze sobą. No i wymyślałam, syćko co pamiętam, syćko co mi się przypomnie, opisuje naszą piękną wiejską mową. U mnie w domu zawdy godało się gwarom. Nim posłam do szkoły, nie słyszałam inny mowy. W szkole przez 8 lat trzeba było godać czystym polskim językiem, bo jak nie, to pani się nie certolała, lała lenijką po łapach i no szczelało. Ale jak ino po szkole przysłam do chałupy, frygnęłam tornister w kąt, to godałam tak samo jak moje ojce i syćkie ludzie na wsi. Nawet jak już miałam swoje dzieci i z nimi godałam w czystym polskim języku, to jak ino pojechałam pod Cuboc, przesłam przez próg rodzinnego domu, gdzie się urodziłam i wychowałam, od razu zmieniałam język na gwarę. Tak było, dokąd żyli mama i tata. Od kilkunastu lat nie ma rodziców, nie ma rodzinnego gniazda. No i ja nie miałam z kim pogadać se naszą piękną gwarą. Aż do zeszłej jesieni, kaj to wysperałam w internecie, ze gmina w Miedzianej Górze organizuje konkurs o tym, jak żyli i jak godali nasze ojce i dziadki. A myślę se, przecie mi nie zaszkodzi, jak się sprawdzę. Co mi tam z młodych lat w głowie ostało? No i muszę się pochwalić, że zajęłam tam pierwsze miejsce. No, chwalić to ja się nie lubię. Ale w takim samym konkursie w Łopuśnie ty zajęłam pierwsze miejsce. Alem się nagodała. Ale jeszcze ino jedno zdanie, no może dwa. Każdy z nas ma swoje wspomnienia, ale czasami one siedzą w nos tak głęboko, że wygrzebujemy je dopiero po 40 albo 50 latach. Tak jest u mnie. Ja całą zimę siedzę w chałupie i syćko opisuję dla moich dzieci i wnuków. A gdy 4 razy syćkim matkom, ojcom, babciom, dziadkom, byś ta opowiadali swoim dzieciom i wnukom, jak to dawni było, bo tego nie dowiedzą się w żadnej szkole. Musimy bocyć o tym, że jak nos nie będzie, to już nikt im tego nie opowie. A każdy przecie wiedzieć powinien, skąd mu nogi wyrosły.